Maria Husarska dla KRK TV. Dzisiaj gościmy przedstawicieli Stowarzyszenia Promotor Sport. Piotr Kowal, dzień dobry. Dzień dobry, Robert Paluch. Powiedzcie coś może o tym stowarzyszeniu. Stowarzyszenie powstało 4 lata temu, zajmuje się organizacją amatorskich imprez samochodowych na terenie Krakowa i okolic, czyli takich imprez, z których mogą wystartować, no praktycznie każdy kierowca, który ma prawo jazdy, może wystartować, sprawdzić swoje siły w konkurencji z innymi. Są jakieś kategorie, jeśli chodzi o umiejętności? Nie, w tym momencie nie ma jakichś takich kategorii. To po prostu są ogólne imprezy amatorskie. No wiadomo, że różni zawodnicy się zdarzają o lepszych umiejętnościach, mniejszych. Natomiast jakiegoś takiego podziału tej stricte odgórnego nie ma. Właśnie, w najbliższym czasie czeka nas Super Trophy, wyścig. Tak, wyścigi Super Trophy jest to seria wyścigów, które organizujemy od zeszłego roku. W zeszłym roku odbyło się 6 takich wyścigów, w tym roku też planujemy 6, niedługo, czyli teraz będzie druga runda. 15 kwietnia oczywiście i każdy zawodnik po prostu może wystartować. To najtańszy sport, po prostu praktycznie bez składu finansowego, komu się kończy OC, przegląd. Także nie ma... Takie złomy? Nie, znaczy nie do końca złomy. No każdym samochodem można wystartować. Jedni startują lepszymi samochodami, duży gorszymi samochodami. Kogo na jaki samochód stać, ten samochodem ten startuje po prostu. Na czym polega? Wyścig na czym polega? No jest pierwsze, no może Piotr powiedz. Znaczy tak, pierwsze są eliminacje czasowe i z tego są wyłaniane kolejność startowa do 10-minutowych wyścigów. Z tych, po 4 tych 10-minutowych wyścigach zwycięzcy tych wyścigów startują w tak zwanym superfinale. Czy jak na każdym wyścigu tak, no wiadomo, trzeba jak najwięcej w tym czasie tych 10 minut po prostu przejechać okrążeń. Czyli w sumie najlepsze samochody wygrywają? No powiedzmy, że zawsze tutaj w tym sporcie raz przygotowanie samochodu, dwa umiejętności jeszcze posługiwania się nim, no to jest wiadomo, że... Po prostu no, ma ktoś się rozbija gdzieś po ulicach, to lepiej, żeby tu u nas przyjechał, pojeździł sobie u nas na torze, pobawił się. Wyścig dla piratów drogowych. Może nie dla piratów drogowych, po prostu takich miłośników, po prostu można powiedzieć dużych chłopców. Każdy chłopiec lubi zabawki, samochody. Po prostu duzi chłopcy lubią duże samochody. Można tak wytłumaczyć. Tak, są różnego typu rajdy czy tam wyścigi. I chciałam jeszcze zapytać, co się będzie działo 12 kwietnia? No na pewno będziemy się ścigać. Do uczestników? Myślę, że około 20-25 samochodów będzie. Z całej Polski? Nie, będzie to tutaj raczej rejon południowy. Przyjeżdżają do nas goście z Katowic, spod okolic Tarnowa, z okolic Nowego Sącza. A ile osób przychodzi na taki wyścig, jeśli chodzi o publiczność? No, przychodzi około 500 osób. W praktyce jak wygląda taki rajd? W jakichś torach, po błocie są jakieś też przeszkody? Znaczy nie, przeszkód nie ma. Mamy tutaj na terenie właśnie toru rzepakowa. To jest taki obiekt tutaj w Nowej Hucie. Mamy wyznaczony tor, taki no, może nie owal do końca, ale powiedzmy zamknięty tor, o nawierzchni takiej kamienisto-błotnistej. No jest to bardzo ciężka faktycznie nawierzchnia do jazdy, ale z kolei no, dość sprawiająca dużo frajdy. Samochody terenowe też biorą udział? Nie, te wyścigi Super Trophy są wyłącznie dla samochodów osobowych z napędem na jedną oś. Z ilu lat organizujecie takie wyścigi? Znaczy Super Trophy od zeszłego roku, natomiast Stowarzyszenie Promotor Sport już 4 rok organizuje różnego rodzaju imprezy. Poprzednio byliśmy też organizatorem wyścigów Fiatów 126P, Formuła 126. Jeszcze chciałam zapytać, bo pan bierze udział, tak? Tak, biorę udział. Jaka to jest w ogóle frajda? Co właśnie jest najfajniejszego w tych rajdach, wyścigach? Znaczy powiem tak, no mnie cały czas motoryzacja ciągnie mnie do tej pory i jazda też mnie ciągnie i no jest to naprawdę fajna zabawa, jest takie po prostu jakieś, nie wiem, wyładowanie po prostu tych emocji po całym tygodniu pracy, tam po miesiącu pracy. No naprawdę jest, no fajne uczucie jest, no nie trudno to opisać. No, mi się to podoba, mnie to ciągnie i chcę dalej to kontynuować, chcę dalej jeździć i będziemy próbować swoich sił. Jakieś osiągnięcia? No osiągnięcia są, no w tamtym roku co to było pierwsze miejsce, tak, w generalce, no i w tym roku teraz miałem drugie. Jeśli chodzi o ekipę, to jest jednoosobowa, znaczy kierowca, czy też jest jakiś pilot? Ekipa jest dwuosobowa. Także więcej osób nie może w tym samochodzie jeździć. Dobrze, czyli gorąco zapraszamy na wyścig 12 kwietnia.
Tak, tak, oczywiście zapraszamy kibiców, zapraszamy też zawodników. Od razu powiem, że jest też możliwość coś tam, wynajęcia samochodu na wyścigi. Jeżeli ktoś na przykład, tak jak Robert mówi, nie potrafiłby sobie sam przygotować, chciałby spróbować, jest też już usługa Super Trophy Car Rent, jest to dostępne na stronie internetowej, można sobie samochód wynająć, tylko oczywiście wcześniej, nie w ostatniej chwili. Jeszcze bym chciał zaprosić panie, bo ostatnio był ten Puchar Pań, bardzo fajny wyścig, ciekawy był i naprawdę bym chętnie widział panie, żeby tam startowały, bo naprawdę jest dosyć ciekawy, dosyć to panie umiejętnie jeżdżą i no wesoło było po prostu na ostatnim wyścigu. Prawnie nie na torze. Tak, tak, osobny Puchar Pań, żeby był po prostu, no naprawdę było co oglądać i najbardziej ciekawy wyścig był Puchar Pań. Zapraszamy 12 kwietnia, moc atrakcji, tak, adrenalina jest? No adrenalina jest zawsze. Także jest benzyna, są silniki, jest toro, to adrenalina zawsze jest. Dzięki za przybycie i dziękujemy. Dziękujemy bardzo.